Witajcie kochani, bardzo serdecznie w kolejnej recenzji komiksowej na ziemniaczanem polu komisarza Sewa i kolejnym cyklu, który zbliża się ku końcowi, a mianowicie War of the Bounty Hunters. Tym razem chodzi oczywiście o serię Dr. Afra, dokładnie rzecz mówiąc, zeszyt 15, który kończy nam przygody naszej szalonej pani archeolog w ramach spotkania z Crimson Dawnem. I sam zeszyt możemy, e, oczywiście rozpoczyna się w tym samym momencie, w którym zakończył się poprzedni i od razu na sam początek cieszę mi niezmiernie zmiana rysownika, który tutaj jest absolutnie rewelacyjny i strasznie mi się podoba twórczość niejakiego Minkyu Jung, który wraca w glorii i chwale w porównaniu z poprzednim zeszedłem, który był absolutnie paskudny. Ale oczywiście, o czym jest sam zeszedł? Nasza Dr. Afra wraz z ekipą, czyli Just Lucky oraz Sanon Staros i Arleo Yu walczą czy stoją w konfrontacji przeciwko Devstick oraz ekipie, czy też powiedzmy jej pomagierów z Crimson. Dono I przyciśnięci do muru muszą sięgnąć po drastyczne środki, które w tym przypadku to starożytny artefakt grupy starożytnych wyznawców ciemnej strony mocy, którzy tak mocno używali ciemnej strony mocy, że nawet Sithowie się tego bali. Generalnie rzecz ujmując, um, narzędzie, które że tak powiem zmusza odbiorców do wypełniania myśli naszego użytkownika, w tym przypadku Afra każe przeciwnikom samemu się podźgać nożami zatrutymi, a jednocześnie jednak udaje się. Odzyskać kontrolę nad samą samą, i nasza ekipa próbuje uciec. Oczywiście dochodzi do pewnego stand-off pomiędzy grupą żeńską i męską. Nazwijmy to w ten sposób. I ostatecznie Just Lucky oraz Ayla zostają uwięzieni na pokładzie statku Crimson Dawnu, a Afra z salą Staros uciekają jednocześnie. Zdobywając naszyjnik, który, na który one polowały od początku, z cennymi informacjami, które pod, powiedzmy, podkreślają nam to, co dzieje się, czy co mogliśmy przypuszczać już wcześniej, jeżeli chodzi o wpływ Crimson Dawnu na świat przestępczy i nie tylko w odległej galaktyce. No i oczywiście tak bardzo pobieżnie przeskakuję przez tą fabułę, ponieważ bardziej chciałbym się skupić na ogólnych odczuciach. I zacznijmy od tego najważniejszego, powiedzmy z punktu widzenia em, całego eventu, jakim jest War of the Bounty Hunters, a mianowicie. Crimson Dawn. Crimson Dawn, który okazuje się mieć. Agentów wszędzie. I przez wszędzie nie mamy tylko na myśli i wyłącznie em, jakieś grupy przestępcze, organizacje, tak jak mogliśmy zakładać już wcześniej. Ale mówimy tutaj o absolutnie każdej organizacji, większej lub mniejszej, jaka znajduje się w galaktyce, co widzimy na ostatniej stronie, w której to mamy zarówno Sojusz Rebeliantów, w mamy Imperium, w których mamy przestępców, jak i również na przykład Dominetarz ze swoją ekipą. A co wskazuje nam na to, że Crimson Dawn rzeczywiście ma gigantyczny plan, jak zaistnieć w galaktyce. No i tutaj. Powtórzę to, co nieraz nie dwa mówiłem. Sam pomysł nie jest moim zdaniem zły. Mam jednak nadzieję, że cały ten wyczyn, całe te działania Crimson Dawnu nie zostaną w jakiś sposób zniweczone czy zamknięte jeszcze przed epizodem szóstym, czy też w ramach tych dwóch następnych dużych serii komiksowych, które się do nas zbliżają, ponieważ jeżeli tak to będzie rzeczywiście, no to będę zawiedziony, no bo, come on, nie po to budujemy takie zagrożenie, nie po to Kira miała tyle lat, żeby się przygotowywać, planować, kombinować. No i jak widzimy, Zinfiltrować prawie każdą większą organizację w galaktyce, żeby teraz w jakiś sposób się to tak szybko rozbiło. Z drugiej strony e, doktor Afra w ramach tego zeszytu bardzo mocno wraca do swojego e, do swoich korzeni, powiedzmy tych archeologicznych, czyli moc, archeologia i dziwne różne sekty, które w tym przypadku nazywają się e, ta sekta nazywa się Ascendant. Mamy pokazaną ich historię, gdzie oni w pewien sposób e, użytkowali ciemnej strony mocy tak bardzo, że nawet cytowie e, powiedzmy trochę się tego obawiali, jednocześnie tworząc potężne artefakty. Co Das ist... W porządku. Znaczy się, cały wątek z tym, że Afra szybko schakowała em, w jakiś sposób artefakt, żeby go używać, nie do końca do mnie przemawia. Myślałem raczej, że to po prostu działa na tej zasadzie, że ona, a dobra, wyczułam jakiś artefakt. E, znaczy, on jakby instynktownie czuje użytkownika, jego myśli, i w ten sposób dlatego jest taki zabójczy. Więc e, tutaj bardzo w porządku. Znaczy się, Afra w momencie, kiedy ona sięga po różne dziwne sekty, pomysły, em, artefakty i inne tego typu rzeczy, to zawsze jest to, co najlepiej chodzi a wsze e, może ewentualnie jakieś tam gangsterskie rzeczy też jak najbardziej sprawdzają się w porządku. Natomiast co do samego naszego rozstania, naszej ekipy, czyli drużyna Żańska zostawia na pokładzie statku Crimson Dawn drużynę męską. Um, tutaj no, mamy podsumowanie solidne tego wszystkiego. Jednak ciężko jest mi. czy znaczy tak, sama Afra mówi, że nie zabiłam Just Lakiego, no bo dobra, to mimo wszystko jest tam jakiś mój pokręcony przyjaciel i byłoby nudno bez niego i tak dalej. Co może wskazywać na to, że nasza dwójka chłopaków po tym, kiedy. Teoretycznie zabili swojego mentora, mogliby wrócić w jakiś sposób do, 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 do swojego pracodawcy, od do dotychczasowego na Cantobite. Ale no, prawdopodobnie zakładam, że dołączą do Crimson Dawnu z jakichś przyczyn. Na przykład, Just Lucky wykorzysta to, żeby uratować swojego um, uzależnionego od hazardu brata, co jest w jakiś tam sposób sensowne. I jestem przekonany, że prędzej czy później ci bohaterowie powrócą. Tak więc sama afra, nie będę podsumowywał samej całej Afry w ramach War of the Bounty Hunters, bo tym chce się zająć w osobnym materiale podsumowującym całość. Natomiast jednak, ostatni zeszyt jest solidny. Jest troszeczkę gratyfikacją, czy też powiedzmy takim przeproszeniem za poprzedni zeszyt, który był bardzo słaby. Tutaj mamy powrót klasycznej doktor Afry, czyli archeologię, mamy cwaniakowanie, ale mamy też również rozbudowę tego całego świata związanego z Crimson Dawnem. Więc ja, ze względu na rysunki, ze względu na fabułę, mimo wszystko jestem na plus. I jakby już po raz kolejny, zapowiadając moje ogólne podejście do tego eventu, wiele rzeczy jestem w stanie wybaczyć, bo w jakiś sposób Mimo wszystko mnie to bawi i również to sprawdza się w przypadku dr. Upfry. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, jeżeli podoba Wam się to, co robię na swoim kanale, możecie wesprzeć mnie stawiając mi wirtualną kawę. Link znajdziecie w opisie. A na dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie. Do usłyszenia w na następnych ma materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!